Hej! Cześć! Mam dzisiaj gościa, jak widzicie. Przyjemność po mojej stronie, zaszczyt nawet. A kim ty jesteś, dziewczynko? Dziewczynka nazywa się Małgorzata z kanału House of Makeup. Otóż to! No i dzisiaj, tak jak widzicie na kanale po tytule, widzicie, będziemy robić Get Ready With Us właściwie. Nie mogę się doczekać, naprawdę. Bo Gosia była wczoraj w moim studio w Perfekcji, robiła kurs, a dzisiaj właśnie została jakby na nockę. No i postanowiliśmy, że coś nagramy sobie, prawda? To była taka spontaniczna akcja wczorajsza, ale nie ukrywam, że czuję się tutaj jak mała dziewczynka w sklepie z zabawkami. Mimo że mój kufer tam leży, to nie mogłam się powstrzymać i tutaj jest tyle nowości, których nie testowałam, że chyba 8 palet sobie naszykowałam. Tak, ogólnie zrobiłyśmy też małe szkody w Sephorze wczoraj, więc mamy też kilka fajnych nowości. I to są rzeczy, które ja chciałam przetestować, Gosia chciała przetestować, więc właśnie dzisiaj tym się zajmiemy. I będzie tak, chyba niektóre rzeczy będziemy używać, to znamy, nie? Ale niektóre... Część tak. Mhm. Ale część nowości, zobaczymy co będzie. Tak. I będzie oczywiście wszystko mega przegadane, bo ona z wielką gadułą i ja też jestem wielką gadułą. To prawda. Więc podejrzewam, że słuchawki będą skazane, coś do picia i do jedzenia. Koniecznie, my mamy zapewnione. Tak. No to co, przechodzimy do rzeczy, bo to będzie długi filmik. Zaczynamy. No dobra, to zaczynamy. Od czego ty zaczynasz? Od brwi? Ja zawsze zaczynam od brwi. Moja ulubiona, początkowa część makijażu. A u ciebie dobra. Jak? Nie no, ja zaczynam od podkładu. Okej, okay, no to dzisiaj będziemy przeciwieństwami. Tak, ja myślę, że ja sobie polecę w podkładzie w czymś, co znam, bo nawet... A, będę używała pudru z chudy, a nie mam tego pojęcia, jak on się zachowuje, więc jakby coś, to będę wiedziała, co nawaliło. Okej. Okay. Także, aha, jeszcze zanim to muszę nałożyć krem pod oczy, oczywiście Bobbi Brown. Okej, okay, a ja zaczynam od brwi i ostatnio na jednym ze szkoleń indywidualnych moja kursantka pokazała mi pomady do brwi z Afektu i się po prostu w nich zakochałam. Są bardzo miękkie i kremowe, no i tutaj takie właśnie cudo dorwałam. Ale są takie płynne prawie, nie? No tak, są naprawdę takie... Tak. No ale to pewnie tak samo jak każda pomada, nie? Z biegiem czasu trochę się tam stężeje. To na pewno, ale na ten moment muszę powiedzieć, że są bardzo plastyczne i zaczynam od odcienia Dark. To może powiedzmy w ogóle, skąd my się znamy, nie? No, nasza znajomość jest wieloletnia. My się poznałyśmy na pokazie mody w Sephorze. Na pokazie mody się poznałyśmy? Tak, tak. Znaczy, pamiętam, że w Sephorze to było wspólne, ale może. Tak, to był jeden z pokazów mody, podczas którego nawet pamiętam, jaki makijaż robiłyśmy. To było smoky eyes z takim metalicznym brązem. A no, chyba tak. To miedziane takie, nie? Tak. Ja chyba wtedy Kamilę malowałam. Tak, pamiętam. Nawet mam zdjęcie u siebie. W telefonie z tego makijażu. Matko Boska. No i to trwało, to było jakiś czas temu już, nie? Nie wiem ile lat temu, ale parę ładnych lat temu, ale dobrze wspominam te czasy. Dużo się zmieniło od tej pory, ale naprawdę muszę powiedzieć, że z dużym sentymentem do tego podchodzę. No właśnie, bo ja ci mówiłam kiedyś, żebyś zrobiła filmik na temat tego, jak się pracuje w Sephorze. No bo nie wiem, czy wiecie, ale ja też w Sephorze pracowałam. Ja się śmieję zawsze, że długich 11 miesięcy, prawie rok. No to u mnie było znacznie więcej. No właśnie. Całe lata. No i uważam, że praca w Sephorze to jest jeden z powodów, przez które dzisiaj wiem to, co wiem, bo jednak praca w takim miejscu bardzo dużo nas uczy i mam na myśli nie tylko taką wiedzę czysto teoretyczną, jeżeli chodzi o kosmetyki, ale również pracę z klientem. O, no to zdecydowanie, jasne. Tak. Jest to praca wymagająca, oczywiście, niemniej jednak uważam, że dla osób, które to kochają, myślę, że to jest naprawdę fajne wejście w świat makijażu. Tak. Ja też zawsze mówiłam na kursach, że pójście do, niekoniecznie Sephora, nie? Ale po prostu drogeria, tak? Czy Sephora, czy Douglas, czy co innego. Absolutnie. To jeżeli ktoś chce być wizażystą, ale na przykład nie stać go na kurs, czy wiesz, żeby w taki sposób zdobywać wiedzę, to dobrym pomysłem właśnie jest pójście do pracy właśnie w takim sklepie kosmetycznym. Absolutnie. Bo nie tylko, że masz dostęp do wszystkiego, no do tak. wszystkich tych mega drogich kosmetyków, nie? I wręcz wymagane jest od ciebie, żebyś znała je po prostu jak, wiesz, jak własną kieszeń, oczywiście. Nie? Oczywiście. No to jednak jest dostęp do tych szkoleń, prawda? Też. Tak, można się wiele nauczyć. No i dostajesz wyprawkę też, nie? Tak. I bardzo często dostajesz też właśnie kosmetyki jakby w zamian za jakieś tam cele osiągnięte. Dokładnie. Więc tak, jest to praca wymagająca i specyficzna też, nie? No na pewno specyficzna. Zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Tak, no trzeba liczyć się z tym, że jakby pracy jest naprawdę dużo. Tak. Człowiek robi wszystko, żeby obsłużyć należycie każdego klienta, który przychodzi. Chcemy naprawdę, żeby wszystkie osoby, które z nami się spotykają, wyszły zadowolone z tego sklepu. Niemniej jednak, jeżeli jest tych osób masa, no to człowiek po prostu dwoje się i troi, żeby sprostać tym wyzwaniom. No właśnie. Będę się bawić paletką PSD. Ooh. Warm Memories, czyli tą, którą Wam pokazywałam i teraz
Właśnie wczoraj otworzyłam paczkę, bo kupiłam je normalnie ze sklepu internetowego i przyszła do mnie paczka, otworzyłyśmy ją z Gosią i mówię, dobra, nie mów, nie patrz, nie dotykaj. Zrobimy pierwsze wrażenie, nagrajmy filmik. Dobra, nagramy. Także dzisiaj się będziemy też, myślę, że też tutaj sobie coś tam... A wygląda niesamowicie. No, rewelacja. I nawet mam lusterko, słuchajcie, duże. No, tania nie jest, no bo to jest stówka, tak, 99 zł, ale naprawdę wygląda światowo. I powiem szczerze, bo mamy tutaj też tą nową chudę, tą New Nude i one wyglądają bardzo podobnie. Mhm. A wydaje mi się, że całkiem możliwe, że ta palca będzie fajniejsza, bo... Może tak być. Wiesz, widziałyśmy ten tester, jak on już wyglądał trochę pomacany, nie? Zdezolowany. No, także zobaczymy. A, i jeszcze właśnie jest niespodzianka, bo będziemy miały tutaj w trakcie tego filmiku rozdanie, bo kupiłam dwie paletki Warm Memories, więc jedna będzie dla Was. Tylko właśnie to rozdanie będzie to gdzieś tam ukryte w trakcie filmu. Czyli będzie dla uważnych. Otóż to. Powiemy dokładnie co i jak, czy tam napiszemy na ekranie, żeby było tylko dla tych, którzy są właśnie uważni. Ja mam dzisiaj pierwsze użycie korektora Huda Beauty. Jeszcze go w ogóle nie stosowałam. Wiem, że on na pewno jest dosyć mocno kryjący, więc będziemy mogli sobie to sprawdzić. Ale korci mnie, żeby spróbować go, jak on sobie poradzi właśnie z nałożeniem go podług brwiowy. No właśnie, kupiliśmy wczoraj też, znaczy no ja kupiłam, a Gosia była ze mną. Ten nowe odcienie, no bo mówiłam Wam wcześniej, że mam ciemniejsze odcienie, więc kupiłam jaśniejsze, żeby sprawdzić właśnie, bo chcę go przetestować w końcu. Mhm. No ja tutaj zaczynam od odcienia Cotton Candy. To jest taki beżowy odcień, on nie ma zbyt dużo żółci w sobie i myślę, że całkiem nieźle się sprawdzi. No ja właśnie nie wiem, czy ten Cotton Candy, czy Nougat. Nougat jest chyba właśnie bardziej żółty. Wycisnęłam sobie oba, to zmieszam oba kolory. A ciekawa jestem bardzo tego, jak u Ciebie będzie wyglądał. No, krycie to on ma. No. Wow. Konsystencja mi trochę przypomina ten z Make Up Forever. Wiesz, że o tym samym pomyślałam? O tym samym. No. No, jest różnica. Ale powiem Ci, że dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda. Podoba Ci się? Na razie okej. Okay. No. No wiesz co? Zobacz. Oj, ale muszę Ci powiedzieć, że nierówno się rozłożył. No. Jeszcze, okej, okay, tutaj gdzie są zmarszki, to wiadomo, że się no pozbiera. No tak, oczywiście. Ale tutaj, no przecież on wygląda... No nie powinien. Jakby był z pudrem zmieszany. Tak, tak, dokładnie. A może to jest kwestia tego, że on dosyć szybko zastyga i może właśnie dlatego... No właśnie, wydaje mi się, że on nie zastyga, bo to jest taka, wiesz, kremowa konsystencja. Kurczę. Nie wiem, czy to będzie też widoczne, ale spróbuję chociaż wam pokazać. Tutaj nie wygląda to ciekawie. Tutaj wiadomo, że jest pozbierany w zmarszczkach, bo jest jeszcze nieprzepudrowany, ale w tym miejscu to wygląda na zważenie. Gosia może potwierdzić, dobrze jest tak, mieć tak. Drugą osobę na żywo. Która też to widzi. Bo niektóre rzeczy nie są no, oddane na kamerze, nie? Tak, no bo to jest jakby mały szczegół, ale widoczny. I później na przykład dziewczyny piszą, że nie, 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 dobrze to wyglądało. I nie, 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 to nie wyglądało dobrze. Tak, widziałam no. Na żywo. To ja teraz zaczynam zabawę z tą paletką Urban Decay. I zacznę chyba od tego zgaszonego różu. O, od tego odcienia i nałożę go sobie w formie cienia przejściowego. Ale sporo matów jest też, nie? Tak, dużo. Spodziewałam się, szczerze mówiąc, że będzie trochę więcej tych błyszczących. Czy matowy beżowy się w końcu pojawił? Pokaż go tutaj. Tak. Nie wierzę. Zobaczcie. W palecie Urban Decay jest matowy beżowy. To się stało. Zawsze są takie, wiesz, niby mat, ale on nie jest mat. Mhm. On jest drobinkami, satynowy. I coś tam się dzieje. Tak. Nadużyłam w końcu ekstra. Chyba wysłuchali Cię w końcu. Kosiu, bo Ty... Pokazywałaś się też przecież, właśnie tak wracając do tej Sephory, w blog makijaż, prawda? Tak. No i właśnie, i to od tego się zaczęło, że masz ochotę nagrywać swoje YouTube'y? Poniekąd tak. Praca na blog makijaż tak naprawdę pokazała mi pracę z kamerą, z innymi ludźmi, bo to jakby były moje pierwsze kroki w tutorialach. I pamiętam, że mój pierwszy tutorial był na mnie bardzo stresujący. Tak naprawdę człowiek obawia się przede wszystkim tego, jak inni go odbiorą, ale nie tylko myślę o ludziach, którzy są na planie, ale również o odbiorcach w internecie. Jednak pierwsza myśl o tym, że będę musiała przeczytać komentarze na swój temat, była naprawdę stresująca i taka mocno emocjonująca, ale to bardzo pomogła mi wtedy moja serdeczna koleżanka Marzenka Rogalska, którą teraz serdecznie pozdrawiam. I rzeczywiście Marzenka dała mi kilka takich rad w wystąpieniach, które sprawiły, że oswoiłam się w pracy z tą kamerą. Niemniej jednak zawsze było to
duże wyzwanie, bo po pierwsze chciałam, żeby ten makijaż zawsze wypadł jak najlepiej, a po drugie jednak chciałam, żeby te kosmetyki były fajnie zaprezentowane, a to jeszcze było naprawdę parę ładnych lat temu, więc wiadomo, że jak człowiek zaczyna, to nie jest w czymś mistrzem, więc ciężko mi się wraca do tych odcinków, ale i tak dobrze to wspominam. No dobra, muszę powiedzieć, że ta paletka na pierwsze wrażenie jest bombowa. Cienie się po prostu same rozcierają, nie robią plam, pięknie się nakładają, więc póki co super. A ja się przejdę już do pudrowania. Przypudrowałam sobie właśnie korektor pod oczami, użyłam normalnie tego pudru Cloudy Schiffer i to jest Easy Bake Loose Baking Setting Powder w odcieniu Pound Cake, czyli taki właśnie beżowy. Piękny jest ten kolor. I on jest bardzo drobno zmielony, jest kompletnie inny niż ja oczekiwałam. Ja myślałam, tak, że on będzie bardziej tępy. Nie wiem czemu, ale jakoś mi się tak wyobrażało, nie? Że będzie bardziej on tępy. On jest bardzo miły w dotyku, naprawdę polubiłam ten puder. Wiele osób wie, że ja kocham puder Laura Mercier. No Gosia, raczej nie ma nikogo, kto nie wie. No, tak, ale ten jest moim zdaniem naprawdę świetny. No dobra, zobacz. A skoro to jest baking powder, to ja robię baking. No koniecznie. Ale on mocno pachnie. Bardzo, mi akurat ten zapach przeszkadzał, niestety. No. Dla mnie był za mocny. Plus nie jest to jakiś taki zapach, który bardzo mi się podoba. No taki kwiatowy bardzo. Taki perfumowy, no. Taki... No nie wiem, jak to ocenić, ale mi się nie do końca sprawdził. Jak ja pięknie wyglądam. No przepięknie. Coraz ładniej. Biała broda. A powiedz, pamiętasz swoje początki na YouTubie? Jak to się nagrywało lata temu? Nie, tam... Było to dla Ciebie stresujące? Właśnie nie było. Okej. No to nie było. Bo, naprawdę, dla mnie to nie było stresujące i nigdy nie zaczęło być i dalej nie jest. Mm-hmm. Ja chyba po prostu nie ogarniam tego, że mnie ogląda tyle ludzi. Nie myślisz o tym? Nie, bo dla mnie to jest, ja siedzę sobie w domu, jeszcze wiecie, wtedy, no bo teraz mam jakby miejsce w domu, tak? Cały pokój beauty i w ogóle do nagrywania, to jest na stałe wszystko ustawione. A jak jeszcze nagrywam na samym początku, no to przecież gdzie znalazłam jakiekolwiek dobre światło albo dobre ustawienie, to się rozkładałam po prostu ze stelażem, ze światłem i nagrywałam. Więc to było tylko ja siedząca przed kamerą i gadająca do kamery, nie? To tak z czemu mam się wydaje. Stresować? Dlaczego mam? Czy mam się stresować? To jest tylko ja, kamera. No dokładnie. Więc nie, to nie było. Dla ciebie to było stresujące? Początek, pamiętam pierwszy odcinek. Ale mówisz o... Blok makijaż. Tak, blok makijaż na początku był dla mnie naprawdę bardzo stresujący i było to dla mnie duże wyzwanie. No bo jednak z drugiej też strony, nie dość, że to były moje początki z kamerą, to też chciałam sprostać oczekiwaniom mojego pracodawcy, najprościej rzecz ujmując. Ale... Bardzo się z tym polubiłam, bardzo się z tym oswoiłam, no i teraz jednak już na swoim kanale, no to już w ogóle mogę, słuchajcie, wszystko robić i zupełnie mnie to jakoś tak, no tak, nie stresuje. Tak, bo jeszcze ktoś to za ciebie będzie montował, tak. Też nie wiesz, jak to będzie wyglądało, no nigdy, nie? No to nigdy. Oczywiście. A jednak tutaj człowiek też ma pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Mhm. Ten puder jest taki dość matowy, więc go spokojnie bez obaw nakładam na czoło, bo ja nie lubię... takich pudrów oświetlających, żeby wiesz, na czoło nakładać, bo ja mam rozszerzone pory na czole i to zawsze tak podkreśla to i nie lubię tego. Więc no, znowu jestem córka młynarza, oczywiście jak zawsze założyłam sobie czarną bluzkę. Najlepiej! Do bakingu. I co? I się właśnie śmieję sama z siebie, nie? Bo wiesz, no to jest, wiadomo, to już ekstra, ale ja używam trzech pudrów, nie? Do makijażu. Trzech pudrów, okej. Jeden pod oczy, jeden na twarz, a jeden na czoło. No bo każdy jest o innym wykończeniu, inny efekt mi daje, nie? Najlepsze jest to, że pod oczami zazwyczaj najlepiej wyglądają niestety te pudry, które wychodzą biało na zdjęciu. No, niestety, wiem. One wygładzają niesamowicie, tak. No ale trzeba pamiętać, że to nie są pudry do zdjęć. Wiem. A szkoda. Ale właśnie, bo dzisiaj sobie wyjęłaś też, żeby przetestować La Mer. Tak! Aż mi się oczy zaświeciły, słuchajcie, jak zobaczyłam ten puder. I on nie robi flashbacka. No słuchaj, mam wrażenie, że ja jakoś tak w tyle jestem. Nie no, przestań, przecież jestem w lesie jeszcze, ja wyglądam jak Święty Mikołaj teraz. No słuchaj, sezon świąteczny, nie wiem jak jeszcze wy. Jeszcze nie. No właśnie, ale idziemy teraz do sklepów, zwłaszcza do tych sklepów, w których są akcesoria do urządzania domów i wszędzie są choinki, Mikołaje, tak. I nie wiem jakie jest wasze zdanie na ten temat, ale moim zdaniem to jest trochę za wcześnie. Ja bym chciała, żeby to się zaczynało w grudniu jednak. Tak, no. Wtedy ta atmosfera byłaby taka bardziej utrzymana, a to jest trochę za długo. Niech to będzie chociaż i 1 grudnia, ale w grudniu. Tak. Tak. O, mam jedno pytanie do Ciebie. Bardziej lubisz dostawać czy kupować prezenty? Kupować. Ja tak samo, to jest największa satysfakcja. O, i jeszcze jedną rzecz Wam powiem. Właśnie wczoraj sobie rozmawiałyśmy na zakupach w Sephorze, że wiecie, jaka była dla mnie absolutnie największa przyjemność pracy w święta?
pakowanie prezentów. Tak, tak, no ale Jezu, mogłam godzinami ciąć ten papier, układać, sklejać, wiązać wstążeczki. Ja to po prostu uwielbiam, a wbrew pozorom to była czynność, od której wiele osób uciekało. Tak, 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 że to było zapakowanie. I to jest takie pytanie, jak pracujesz w Sephorze? I to zawsze jest, jakby nie tylko w okresie świątecznym, ale ogólnie. Nie masz zapytać, czy zapakować coś na prezent. Tak. I to było tak takie, powiedz nie. A ja tylko czekam na to, tak, powiedz, że tak, ja ci tak zapakuję ten prezent, że nie będziecie go chcieli odpakować, tak. Nie, po prostu. No, zawsze, ale zawsze jeszcze pracując w Sephorze, zawsze się trafił jakiś facet, nie? 24 grudnia. Ale oczywiście, że tak. O godzinie 18, nie no, powiedzmy, że zamykane chyba sklepy do 15. Były o 14, znaczy jakoś tak, no. Tak. 15 minut przed zamknięciem przychodzi i ja szukam prezentu dla dziewczyny. Zawsze. Nie miałam jeszcze, tyle lat pracowałam i nigdy nie zdarzyło się tak, żeby taka sytuacja się nie zdarzyła. Tak, tak samo na Sylwestra. Największe właśnie kolejki były 15 minut przed zamknięciem. Wtedy był cały sznureczek. Ja tego nigdy nie potrafiłam zrozumieć. Ale Jezu, jaka dobra jest ta paletka. Jestem zachwycona. A nie ukrywam, że kiedyś nie przepadałam za paletkami Urban Decay. Bardzo lubiłam tą Naked Basics, ale w wersji 2, dwójkę. Ale tych palet Naked jakoś tak nie bardzo, a ta mega mi się podoba. Konsystencja jest świetna. Ja lubię tą Hit. Jakby poprzednie były dla mnie za bardzo perłowe. I też nie widziałam zastosowania, bo tam dużo kolorów było do siebie podobnych. I też ja miałam taki problem, zresztą to samo jest w palecie Naked Hit, że te kolory, nałożysz na powiekę 4 kolory albo 5, a wygląda jakbyś nałożyła 2. Ale słyszałam takie opinie, że rzeczywiście one są tak podobne, że ciężko było uzyskać jakiś różnorodny makijaż. Ale wiesz, to nawet nie jest kwestia tego, że one są podobne, one się po prostu jakoś tak zlewają, że cały twój trud jest kompletnie daremny, więc lubię ją, lubię jej kolory. Czyli ogólnie fajna pracuję, konsystencja. Tak, pracuję się z nią super, nawet właśnie chyba test robiłam na YouTube'a, no ale właśnie co z tego, jak postarasz się, wiesz, oprócz wiadomo jakiegoś tam super wyraźnego, kontrastowego cut crease, no to będzie wyglądał, jakbyś nałożyła 2 cienie. Okej, okay. A szkoda. No właśnie. Aha, bo ja maluję już brwi i to jest kredka pudrowa z Golden Rose. Ostatnio cały czas też jej używam. Twoje brwi to jest mistrzostwo świata. Przestań. Mi się od zawsze kojarzyłeś z pięknymi brwiami. Od zawsze. Byłam fanką. Tak, tylko że jak my się jeszcze poznałyśmy, to ja robiłam brwi od ekierki. Więc po prostu jak patrzę na tamte brwi i ktoś mi mówi, że miałaś takie ładne brwi, to mówię... Brwi kojarzę jako błąd mojej młodości, bo ja za czasów gimnazjum sobie brwi po prostu wyrywałam do grubości igły. I pamiętam, jak moja mama, która jestem pewna, że w tej chwili nas ogląda, pozdrawiamy cię mamo, mówiła mi: dziecko, nie wyrywaj sobie tych brwi, bo później ci nie odrosną. Ja wtedy oczywiście jej nie słuchałam, a dzisiaj wiem, że miała rację. Odrosły ci, przecież ty masz bardzo ładne brwi. Tak, ale w jednym miejscu tutaj mam taki ubytek i to jest miejsce, w którym nigdy mi, ale to nigdy ta brew nie chce odrosnąć. A próbowałaś sobie na przykład smarować taką drzewką do rzęs? Próbowałam, ale tutaj po prostu mi nic nie odrasta. Także nie polecam. Obraziła się na ciebie? Tak. Ale ja też miałam przecież, co ty, przecież jak ja zaczęłam sobie brwi regulować, ja pamiętam tak, jak byłam, jakby, no nie pamiętam, który to był etap, bo mi się wszystkie już, wiecie, przejściowe, te poprzednie szkoły i tak dalej, wszystko się zamazuje, po prostu z wiekiem wszystko jest jednym wielkim... Tak, po prostu była szkoła kiedyś. Tak, kiedyś, ale po prostu w szkole zaczęłam ingerować w swój własny wygląd, co było wielkim błędem. No i tak. Zaczęłam sobie wyrywać brwi. I ja te brwi wyrywałam tak, nie? Tak, Gosiu. Aha. Więc ja miałam takie piękne plemniczki zrobione. Bez żadnej kontroli. Modelowe plemniczki miałam. Mm-hmm. Po prostu przepiękne. Musisz mi pokazać zdjęcie. Nie, spaliłam się. I jak mama kiedyś mnie zobaczyła, no bo wiecie, to tak stopniowo, prawda? Nie, że naraz sobie wyrwałam, tylko co chwila i co chwila wyżej, co chwila wyżej, co chwila wyżej, więc to miałam mega cienkie, a tutaj była taka wielka kulka po prostu. A jeszcze w ogóle były odsunięte od siebie, chyba gdzieś tu się zaczynały. Tak! Naprawdę, bo ja oczywiście się czego słuchałam? Słuchałam się tego, nie? Tylko tak przyłożę, no to tu mi się jeszcze troszeczkę przesunie, no bo pewnie się jeszcze chyba sugerowałam, że ma być wewnętrzny kącik oka. Okej. Okay. Więc jak zrobimy tak i do wewnętrznego kącika oka, to tego powinno nie być, nie? No. Więc one były tak szeroko rozstawione i były plemnik, no dramat, po prostu dramat. I w pewnym momencie mama mi zabrała, skonfiskowała mi pensetę po prostu. Ach, te mamy nasze, co? Ja, co ty robisz? Przestań to robić. I mi skonfiskowała pensety. A ja w akcie desperacji oczywiście sobie wyrywałam jeszcze przez jakiś czas te brwi. A chodziłaś po koleżankach? Nie. Nożyczkami. Oh! Ale to były takie stare nożyczki. O nie! No i pan to skąd wziął? Tempe? Tak, takie, które nie tną, tylko wiesz, jakby się zazębiają, nie?
Ja po prostu łapałam, masakra, no, taka desperacja, wiesz, muszę wyrwać, bo po prostu no to tak. Musi wyglądać, jak wygląda teraz, bo jest takie super. Tylko tak jest poprawnie. Oczywiście, więc jak matka może mi to robić, nie? Przecież jak ona to może zrobić. Więc ja tymi nożyczkami wyrywałam, po prostu jakoś tak łapałam te włoski, żeby ja właśnie powyrywała, aż w końcu mi się znudziło i przestała, i mi odrosły. Jak mi odrosły, to zobaczyłam po jakimś czasie, wiesz, swoje zdjęcie z tamtego etapu, mówię... Matko Mamo, i córko. Dziękuję, że mi zabrałaś pensetę, bo bym to, ten błąd po prostu powielała do, chyba do końca życia. Po prostu w trakcie, jak to robimy, to tego tak naprawdę nie widzimy, mam wrażenie. No, wydaje nam się czasami, że jest dobrze, a dopiero po latach widzimy właśnie na zdjęciach, no, że najlepiej nie było. Dramat. Ale brwi to jedno, ale ja w ogóle staram się nie wracać pamięcią do moich pamiątkowych zdjęć z czasów szkolnych, że to tak określę, bo to była masakra, naprawdę masakra. Dlaczego? No ja, słuchajcie, miałam a takie... A co, malowałaś się, czy co? Malowałam się, oczywiście, że się malowałam. Ja pamiętam, rodzice też mnie za to gonili, bo ja miałam taką manię, żeby bardzo mocno wytuszować rzęsy, ale to był... Słuchajcie, to była jedna wielka sklejka, nogi pająka i coś, co napawa mnie od razu. Jak o tym dzisiaj myślę, Boże! Naprawdę, ja nie wiem dlaczego. I ja jeszcze uwielbiałam właśnie takie posklejane rzęsy łączyć z malinową szminką do ust. Mi się wtedy wyglądało, że wyglądam jak gwiazda, a dzisiaj sobie myślę, dziecko. Oj tam. Ale wiecie, że najtrudniej jest przemówić właśnie o sobie. A pamiętasz takie, takie błyszczyki takie w kulce? A oczywiście, że pamiętam. Takie, co wyglądało jak olejek taki, nie? Jak olejek, tak. Ale taki w kulce, bo po prostu wszystkie dziewczyny miały to w tym plecakach. Plus były jeszcze takie, nie wiem jak to powiedzieć, opaski na szyję. Tak, pamiętasz? A to było jeszcze 2 lata temu, chyba wróciło. Wróciło to, tak. Wróciło. Wtedy to były takie, tak. O, dokładnie. Takie plastikowe tak. I o, uwielbiałam tak, to. Tak, takie plecionki jakby, nie? Tak. Mhm. I wtedy co człowiek by pomyślał, że będzie jakiś Instagram, telefony, zupełnie weź, inne czasy. Proszę cię. Ty już jesteś prawie skończona. No powiedzmy, jeszcze sporo ważnych elementów przede mną, między innymi podkład. No ale ty i tak masz bardzo ładnie jednolitą cerę, więc to wygląda jakbyś właściwie tylko ci rzęs brakowało. No powiedzmy, ja nie jestem jej fanką, ale dziękuję. Nie no, przestań. A ja właśnie skończyłam brwi i zrobiłam sobie to odcięcie od dołu, żeby było czysto. I zaraz będę przechodzić do zabawy paletką. Ale to jest właśnie ten moment, kiedy ogłosimy wam właśnie konkurs z tą paletką. Gosiu, co tam, jak żeśmy ustaliły? Ustaliłyśmy, że najciekawszym sposobem na zdobycie tej palety będzie napisanie w komentarzu, jaki był wasz ulubiony kosmetyk z czasów szkolnych. Moja ulubiona malinowa pomadka w połączeniu z wieloma warstwami tuszu do rzęs po prostu były niezastąpione. A jak u ciebie? Moim ulubionym kosmetykiem z czasów młodzieńczych to był na pewno korektor Constance Carol. taki w sztyfcie, który był, podejrzewam, dedykowany do zakrywania niedoskonałości, jako oczywiście używałam pod oczy, bo to był pierwszy kosmetyk, którym się zainteresowałam, nie? Bo żeby zakryć cię nie pod oczami, no to użyłam pierwszego korektora, który mogłam na moje nie studenckie nawet, tylko szkolne finanse sobie pozwolić, więc to był kupiony na rynku. Korektor Constance Carol. Także. No jesteśmy ciekawe, jakie będą wasze odpowiedzi, bo myślę, że tutaj będzie bardzo kreatywnie. Tak, więc do wygrania właśnie jest ta paletka Warm Memories od PSE. I jeszcze raz tak podsumowując, żeby wziąć udział w konkursie, trzeba zostawić komentarz pod tym filmem, zaczynając od plusa, jakby wszystkie komentarze z plusem będą brały udział, opisując swój ulubiony kosmetyk z czasów młodzieńczych, trzeba być subskrybentem kanału i konkurs trwa do końca dzisiejszego dnia. Także trzymamy kciuki. Tak. Powodzenia. A że osoba, która wygra tę paletę, podam. Film pójdzie w sobotę, to myślę, że w niedzielę albo... Nie, może w poniedziałek. Zróbmy, że w poniedziałek. W poniedziałek w opisie pod filmem pojawi się też zwycięzca. Także taki jest ukryty konkurs. Dobra, to lecimy z tą lecimy paletką. Lecimy zdecydowanie. Ja się tylko muszę nałożyć Corrector Collection Lasting Perfection. A ja bazę. A, no właśnie. Too Faced. Glitter Glue, moja ulubiona baza pod właśnie pigmenty. A bo ty będziesz tylko już coś błyszczącego nakładała? Tak, będę sobie nakładała błyskotkę i będzie to właśnie cień z tej paletki. Słuchajcie. A ten miedziany, ten wiesz? Ten odcień, tak. No dobra, to zobaczmy. Czy wy widzicie, ile tego cienia od razu się nałożyło? Wow. O nie. Piękny. Pokaż się. Zobacz. On się nakłada cudownie, a zaraz jak sobie to podotykasz, to zobaczysz, że aż palec się w to wbija, jak w takie masełko. Widzę, że zrobiłaś ubytek. No tak! Ten cień od razu zmienia swoją jakby fakturę. A widziałaś tam paletę nową z tego, z Jeffreya?
Tą z zielenia. Tak, ale to nie jest moja kolorystyka. No szczerze mówiąc, to nie podobają mi się. No, wiem. A jak ci się ogólnie podobają cienie właśnie Jeffreya? No, dla mnie są trochę specyficzne. Tam jednak jest dużo takich kolorów, których ja na przykład bym nie wykorzystała. Ale jeżeli ktoś właśnie lubi takie kolorowe, bardziej no, kreatywne... No, ale formułę, jeżeli o formułę chodzi? Jeżeli chodzi o formułę, to ja ich nie, w ogóle nie używałam nigdy, wiesz? Ja tylko no, ja używałam rozświetlacza Jeffreya i niestety to była dla mnie katastrofa. Bardzo źle mi się go nakładało. On dawał taki właśnie dziwny, nie wiem nawet jak to określić, blask, ale on był wręcz za mocny i... O Boże, jaka pigmentacja. Ale się osypałam. Znaczy dla mnie rozświetlacze Jeffreya to jest taka tania perła. O, no właśnie. Nie umiem, po prostu nieładnie się to nakłada. To wygląda jak taki zwałkowany wręcz, nie wiem, cień, blask, nie wiem, no nie podobają mi się te rozświetlacze kompletnie. No mi też nie. Ale cienie dla mnie są okej. Okay. Będę musiała wypróbować. Nie chcę mi się aż tak uważać, wolę to zrobić szybciej niż uważać. No tak, ale pigment niesamowity, co? Dobra, to ja zrobię teraz tak z kolei. Tylko na korektor nałożę ten złoty cień. Gorgeous! Bo jak ty przetestowałaś ten miedziany, to ja zrobię z tym... A który bierzesz? Złoty? Tak. A wczoraj poszłyśmy, słuchajcie, na łowy do TK Maxa i stwierdziłyśmy wspólnie, że chyba my zawsze mamy pecha. Ja zawsze widzę na Insta Stories, że dziewczyny trafiają na najlepsze rzeczy, na najpiękniejsze kolory cieni do powieka. Ja zawsze trafiam już na takie rzeczy, które są tak zdelzelowane, że już leżą, tak. Leżą, leżą i nikt tego nie chce. Tak. Wczoraj na przykład był zestaw tusze Klee, korektora z Yves Saint Laurent i z tego zestawu, słuchajcie, została już tylko próbka bazy. I tak, tak właśnie wyglądają moje zakupy w TK Maxie zazwyczaj. Nie mam szczęścia. No, nie. Ja dzisiaj pierwszy raz przetestuję sobie ten kryjący podkład z semilaka i możecie na początku mieć wrażenie, że on jest dla mnie za ciemny, ale jeżeli zobaczycie tak na mnie... Roznegliżuj się troszkę. Jak się roznegliżuję, tak. To widzicie, że ja się kocham opalać. I nie opalam twarzy, bo ja moją buzię codziennie oczyszczam, robię peelingi i to nie miałoby po prostu najmniejszego sensu, gdybym ja się opalała również. Bo to jest samoopalaczem opalony. Tak, ja się opalam samoopalaczem. On by mi zszedł po prostu w 5 minut, więc ja zawsze przyciemniam się podkładem. O, no myślisz idealnie. Ale ładny kolor. No dobra, ja sobie dołożyłam tego podkładu. I muszę przyznać, że bardzo mi się podoba, ale jestem bardzo szczęśliwa, że jednak nałożyłam sobie ten olejek, wiesz? Bo myślę, że bez tego olejku byłoby mi w nim troszkę za sucho, ale teraz mi się on naprawdę bardzo podoba. Teraz jest trochę za żółto, ale ja zawsze sobie nakładam pod oczy i tak, na skarpetę. Z bronzerem to się zawsze dokładnie wyrównuje. Korektor, który to wszystko zneutralizuje i będzie git. Ogólnie nie wiem, czy się dałoby tak dobrać, że wiesz, że podkład i korektor i puder byłby idealnie tym samym kolorze. No właśnie. Zawsze trzeba to jakoś tam dopracować, nie? Trzeba mieć z tyłu głowy, że to jest jakby na wygląd końcowy wpływa wiele czynników. Praca w re. Skończyłam oczy i przykleiłam rzęsy, teraz je wytuszuję. Ja się oczywiście podorównywałam, ale mam naprawdę super rzecz do przetestowania. Jestem bardzo ciekawa tego, jak się sprawdzi. To jest ta nowa galaretka rozświetlająca z Make Up Revolution. I mam taki piękny, złotowy odcień. Jelly Highlighter po prostu się nazywa. Monumental. Tak, to jest nazwa odcienia. Nie do końca wiem, jak się z tym obchodzić, bo to jest moje pierwsze użycie, ale chyba spróbuję z gąbeczką. Tak, trochę wrobiłam go się, żeby to przetestowała, bo ja się tego trochę boję. Padło na mnie. Bo to jest ogólnie tak wzorowane, się... powiedzmy sobie szczerze, na tej farsali, nie? Chyba. Klei, klei, tak. A może najpierw palcem, może tak będzie bezpieczniej i w razie czego wklepię gąbką, dobra. Jestem jeszcze nie przypudrowana, więc zobacz. No właśnie, dobra, dajesz? Błyszczy się ładnie. Okej, okay, i tak. Mimo, że mam naprawdę mega kryjący podkład na sobie, to się nie waży. A tak czasami bywa. Dzisiaj mam tyle pierwszych wrażeń. Słuchajcie, jeszcze mnie czeka nowy puder. Tak, La Mer. La Mer. Ale chcesz go dać na całą twarz czy pod oczy? Pod oczy i na całą twarz. Puder jest super, natomiast muszę przyznać, że mimo, że ten mój kochany korektor z Art Deco mi pięknie wypracował tą sytuację, nie chciałam już zmywać, żeby właśnie sobie zobaczyć, jak to wszystko będzie razem pracowało, no to trochę się obawiam, że jednak... Ale masz jasno teraz. Tak, teraz mam jasno. Ale śmieszne jest to, że na żywo to nie wygląda tak jasno. Niesamowite. No nie. No? No to jednak obawiam się, że ta Huda Beauty nie będzie moim ulubionym korektorem. Ale a propos takich pomyłek i przejęzyczeń, słuchajcie, to ja właśnie to kocham w YouTubie, naprawdę. Że to jest taka forma, że my się trochę wygłupiamy, że to wszystko, wiecie, jest takie na luzie, nie jest to takie wyuczone. Właśnie moim zdaniem dzięki temu
to jest trochę inaczej, no bo telewizja jakby no jest właśnie czymś takim bardziej wyuczonym, czymś, co jest oparte na bazie scenariusza, a my sobie po prostu siadamy, gadamy i się wygłupiamy. No. Też tak właśnie lubię, jak jest na tyle, jakby wiesz, to całe ustawienie i jakość jest na tyle profesjonalne, że jest to przyjemne do oglądania. Dokładnie. Zwłaszcza z naszym teraz HD i w ogóle wszystkim super. Ale żeby to nie było aż tak profesjonalne, że wygląda jak produkcja telewizyjna, no bo to na tym polega cały urok, nie? O Jezu, zgadzam się w 100%. Czasami nawet właśnie na YouTubie, jak widzę jakąś produkcję, która oczywiście jest miła dla oka, ale ja tak widzę, że to jest... nie wiem, jak to powiedzieć, ale po prostu to jest zbyt profesjonalne właśnie, żeby człowiek mógł jakąś tam czuć relację z tą osobą, która powiedzmy występuje. A też czasami jak na przykład... teraz kręciłam dwóch takich ulubieńców właśnie, czyli jeden był z Lanzarota, jeden był z tego teraz z Mediolaną. I to są też takie, wiesz, polowe warunki dosłownie. No wiadomo, wiatr wieje, tu coś. Też i nie mam tej kamery, tylko mam taką bardziej vlogową, nie? Mm-hmm. Nie, nie mam blendy, nie mam oświetlenia i tak dalej. I właśnie, dostaję komentarze, że super, że... No wiadomo, że raz tak na jakiś czas, ale że to jest też taki właśnie znowu urok tego pierwszego początku YouTube'a, nie? No dokładnie. Wydaje mi się, że fajnie, jak jest czasami takie. Zgadzam się. Ja sama to lubię oglądać, lubię jakieś pomyłki, bloopersy twoje uwielbiam. Ja czekam na Gosi. Z moimi będzie ciężko. Czekam. Z moimi będzie ciężko, ale może kiedyś się pojawią. Maksiu! Czy mógłbyś nam oszczędzić tych super efektów dźwiękowych? Dźwięków, dodatków? Nie. Nie, niestety, musicie z nami to przeżyć. Ja muszę zabrać tę torbę. A ja będę kontynuować. Użyję tego samego rozświetlacza, co Osia. Coś jeszcze jest, Maksiu. Taram. My tu gadu. Tak wyglądamy, skończone. Tak jest. Ja sobie tak naprawdę rozczesałam palcami moje loki. Użyłam trochę najlepszego suchego szamponu, jaki w ogóle istnieje, czyli Batiste. Dla brunetek nie ma lepszego. Nie ma. No i oczywiście zwykły lakier do włosów w celu utrwalenia fryzury. To jest. To ja się rozpuściłam i zrobiłam przedział. No. To co, może sobie podtrzymujemy jeszcze tak na szybko, nie? Co, tak, bardzo chętnie, bardzo chętnie. To tak, ja zacznę od pomad do brwi Afektu, które mi się super sprawdziły i na pewno będę nie raz i nie dwa do nich wracać, bo to są pomady, które kosztują chyba około 30 zł, a jakością w ogóle nie odbierają, nie odbiegają od tych droższych. No, też tak myślę. Tak, jeżeli chodzi o paletkę cieni do powiek, no to ta była naprawdę absolutnie rewelacyjna. Bardzo się cieszę, że będę mogła ją kupić po takim przetestowaniu, bo naprawdę się z nią polubiłam. Paletka Huda Beauty jakoś tak powiem, no nie wiem, no właśnie, to jest to, co chciałabym Wam przekazać, że w sumie to nie wiem, bo z jednej strony jest ładna, z jednej strony ona jest fajna, ale z drugiej strony nie jest to nic, co by mnie jakoś tam zaskoczyło. Mm-hmm. Tak myślę. Wiesz co, to jest też chyba taka kolorystyka bardzo podobna do tej poprzedniej Naked, czyli... Mm-hmm. Wiesz jaka, o której mówię? Nie wiem, jak ona się nazywa. Ta, co była przed tym hit. Też właśnie takie była w różowych tonacjach, tak, nie? wiem, która, ale oczywiście wypadło mi teraz z głowy, wypadła mi nazwa. Oczywiście. Mhm. No i mówię, no jest ona bardzo droga, to nie jest paleta tania, nawet na takie standardy seforowe, nie? To i tak jest droga paleta. I mnie osobiście trochę rozczarowały te folie, potem jak je zobaczyłam. Mm-hmm. One są ładne na oku i zobaczcie, no oczywiście, że to wygląda przepięknie, ale to jest co innego niż oczekiwałam i co innego niż wskazuje wygląd samej palety. Zdecydowanie. Więc ja jeszcze będę jej oczywiście używać, żeby ją przetestować tak na 100%, ale no nie wiem, no ten moment trochę tak... Ja się czuję trochę zawiedziona tym, że to jest po prostu biała drobina w środku, a spodziewałam się jakiejś tafli, jakiegoś krystalicznego blasku, który właśnie pod wpływem odbijania się światła tak spektakularnie wygląda, a to jest po prostu zawartość białego pigmentu. Dokładnie, bo zobaczcie nawet te folie, nie? Które już były dotykane, wydawało mi się, że po dotknięciu będą już jednolite, no bo wyrównamy tą fakturę, a to i dalej, jak przekręcę, to i tak widać te białe elementy, tak. Ale na pocieszenie rozświetlających cieni muszę powiedzieć, że super mi się pracowało z tą paletką PLZ, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten kolor, którego ja akurat dzisiaj używałam, czyli ten metaliczny róż, jeśli mogę to tak nazwać, ale widziałam u Ciebie, że one też fajnie pracowały. Tak, ja użyłam tego złotego na wewnętrzny kącik i nałożyłam ją normalnie na sam korektor, nie na bazę jakąś tam, wiecie, z tego z Too Faced, Make a Revolution, cokolwiek, tylko od razu na korektor i naprawdę ładnie się przekleiła i pięknie błyszczy. Także no naprawdę jestem pod wrażeniem. I matami też użyłam tych dwóch jasnych, tego cynamonowego i chestnut, a i tego na linię, jakby przy linii rzęs. I one są bardzo ładne i są bardzo mocno napigmentowane.
To fakt. Czy pięknie się rozblendowują. Mhm. Ja bym tylko, jak zaczęłam, wiecie, używać już tej palety, to brakowało mi takiego średniego koloru, przejściowego. Rozumiem. No bo są, zobacz, są coś ciemne. Tak. No i ciemne, nie? No i wiesz, co można by było zrobić? Właśnie jeden jasny, połączenie tak. tych dwóch i do tego jeszcze średni. O, to co, ja bym zrobiła właśnie po prostu inny odcień beżowego, a zamiast tego żółtego, bo to jakby mi trochę nie pasuje, no dałabym właśnie jakiś taki średni brąz, nie? Zgadzam się z tym, ale przyznam, że w momencie, kiedy nakładałaś i te cienie były mocno napigmentowane, to mogłoby się tak zdarzyć, że już nic byś nie roztarła, a tutaj jednak to się udało, więc myślę, że mamy tutaj duży plus. Nie, jest super, mówię, jest naprawdę bardzo dobra, to już tam po prostu, wiecie, czepianie się kolorystyki, jakieś tam cieni, co byśmy wymieniły, nie? Wiadomo. Ale ogólnie jest sztos, naprawdę wow. Super. I wykonanie, ogólnie paleta opakowania też jest... No jest piękna. Rewelacja. No. Jest piękna, jest śliczna. Także będzie... Ja na pewno jeszcze będę je używać, także dobrze, że kupiłam dwie, to będziecie mieć też fajną nagrodę. Co tam dalej? Co dalej? No puder, który naprawdę świetnie i lekko wygląda na skórze. Jest bardzo ciężki, co jakby wzmaga to poczucie, że używasz czegoś ekskluzywnego. W sensie opakowanie tak, jest ciężkie. Jest tak, jest po prostu ciężki, ale pięknie wygląda na skórze, pięknie wygląda pod oczami, także tutaj duży plus. No ja używam tego pudru z Chudy. I powiem szczerze, że zrobił na mnie dobre wrażenie, bo on wygląda fajnie. Czy może tak, tutaj jest trochę sucho, nie? Ja bym się jeszcze tutaj spryskała mgiełką jakby w tym obszarze, ale na czole wygląda bardzo ładnie, no bo właśnie był zmatowy, a jest super drobno zmielony. To prawda. Więc na pewno też oczywiście to się odnosi do wszystkiego, co było nowe, więc będę jeszcze testować, ale na ten moment naprawdę bardzo dobre wrażenie na mnie zrobił pierwsze. Pod oczy raczej nie będę używać, bo jest za suchy. Ale dla mnie na minus niestety jest zapach. Tak, jest bardzo intensywny zapach. No ale no cóż, no. No, ale masakra. ogólne, po prostu za dużo już dzisiaj gadamy, tak. Ogólne wrażenie jest bardzo pozytywne. Tak, bardzo mi się podoba. Mi również. Bardzo mi się spodobał ten olejek z Anastazji, gdzieś go tutaj zawieruszyłam w tym całym bałaganie. Pierwszy raz go użyłam, pięknie ziołowo pachnie, ale przede wszystkim nie obciążył mojego makijażu. Wiem, że ty... Kotek. Wiem, że ty, Asiu, nie przypadasz za olejkami, ale ten był naprawdę lekki i fajnie połączył się z tym podkładem Semilaka, który mnie zaskoczył, bo ja nie jestem fanką takich kryjących formuł. Ale bardzo ładnie. A ten naprawdę ładnie wygląda na skórze, świeżo i nie ciemnieje. Tak. Także duży plus. A ty dzisiaj jakiego podkładu używasz? Ja używałam tego z stałej mieszanki. Tak, a właśnie to jest zakręcić, jeden teraz... z moich absolutnie ukochanych podkładów. Tak, ja też go bardzo polubiłam. I gdyby nie to, że chciałam dzisiaj przetestować kilka nowości, to na pewno bym go użyła, bo to jest mój hit hitów. A ten rozświetlacz? Ten żelkowy? Dobrze się sprawdził. Zwłaszcza na takim kryjącym podkładzie mógł nie wyglądać najlepiej, a podobała mi się jego... Tafla? O, chyba to jest dobre słowo, bo on jest jak taka galaretka, to się trochę klei, więc możecie czuć się dziwnie w pierwszym zetknięciu. Nie chcę jakoś super wylecieć z tego opakowania, jest ale, bardzo dziwne. Ale fajnie się sprawdził, ładnie się nałożył na nim prasowany rozświetlacz, także myślę, że jeszcze na pewno dam mu szansę w innych makijażach. No i on chyba zastygł, nie? Zastygł, tak. W ogóle absolutnie nie czuję, żeby mi się coś tutaj kleiło czy odbijało, wszystko jest w porządku. Ciekawe. Ten Farsali mnie kompletnie nie ciągnął do siebie, jakby nawet samym nieporęcznym opakowaniem, które jest takie szerokie mega. Tak. Nie wiem, kompletnie wolę na przykład opakowania płynnych rozświetlaczy, które są w skroplaczu, nie? Taki jest jeden. Jest jeden bardzo dobry, powiem wam później. Ale jakby to mnie zachęciło po tym, jak u ciebie wygląda. I opakowanie jest bardzo ładne. No. Bardzo ładne, przepiękne. Są jeszcze dwa kolory. Tak. Jest jeden taki bardziej różowy. Ten nie do końca mi się podoba. No, to już takie mega jasne. To jest białe, ale ten różowy bardzo ładnie wygląda. Myślę, że może też się fajnie sprawdzić. O, przejdę teraz do rzeczy, która mnie tak naprawdę najbardziej zawiodła w dzisiejszym Get Ready. I niestety to był ten korektor z Huda Beauty. A zauważcie też, że na przykład moja skóra pod okiem no nie jest wymagająca, bo ja nie mam dużych zasinień, skóra nie jest jakaś wysuszona, a sprawił mi sporo problemów i musiałam się ratować drugim korektorem, który znam i który lubię. No więc jeżeli chodzi o mnie, no to niestety nie. Nie, ode mnie też ma kciuka w dół. Mamy kompletnie różne skóry pod oczami właśnie. Ja mam cienką taką bardziej bibuła. Gosia ma bardziej napiętą, taką grubszą. I u mnie ogólnie się zważył, co w ogóle
mega dziwne. Z każdym kolejnym tak, było coraz gorzej. Rozcieraniem było coraz gorzej. Więc nigdy się z tym czymś takim nie spotkałam, a to jest korektor niezastygający, bo on jest taki, wiecie, bardzo kremowy, bardzo gęsty, więc on nie zastyga. No ale okej, no głosie też nie wyglądało to ciekawie, więc na razie no... No minus, duży minus. Nie. Niestety, z przykrością to mówię, bo myślałam, że znajdę coś fajnego, ale tutaj no niestety nie mogę tego powiedzieć. No, no ale chyba te, nie? Oj tak, no rozkochałaś mnie w tym. Rozkochałaś, o. Pamiętam, jak wczoraj byłyśmy właśnie na zakupach w Sephorze i Jasia mówiła mi, zobaczysz, zakochasz się. A ja sobie postanowiłam, że będę dawać sobie troszeczkę po łapkach, bo mam tego tyle, że wypadałoby tego u wszystkiego użyć. Ale ta konsystencja rzeczywiście mnie zaskakuje, bo jest taka bardzo miękka, kremowa, prawie że mokra, a mimo to ładnie się łączy z tymi suchymi cieniami i wygląda zabójczo. Niestety. Niestety, przykro mi. No i to chyba wszystko. Tak patrzymy teraz, że chyba już wszystko podsumowałyśmy, to co miałyśmy użyte. Jak o czymś zapomniałyśmy albo nie powiedziałyśmy, co użyłyśmy, to i tak zrobię, postaram się przynajmniej zrobić listę moich kosmetyków i Gosi kosmetyków użytych, żeby było, wiecie, w opisie. No i to chyba koniec. My jesteśmy już gotowe. Tak. Get ready do biegu końca. Otóż to. Jakoś tam jak człowieki wyglądamy. Więc my teraz się zabieramy na kanał do Gosi, bo będziemy nagrywać coś jeszcze. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście ogólnie zapraszamy na Gosi kanał, czyli House of Makeup. Bardzo dziękuję i oczywiście w tym miejscu bardzo dziękuję za zaproszenie. Naprawdę świetnie się bawiłam. To jest rzadkość, kiedy z kimś występujemy, zazwyczaj same gadamy do kamery, tak, więc tak. Jednak spotkanie się z drugą osobą to jest naprawdę niesamowita frajda. Tak jest. I właśnie musiałam pociąć bardzo mocno ten odcinek, bo tutaj było gadanie cały czas, a tego byście nie przeżyli, więc no tak, była jakby bardziej skrócona wersja. Ale dajcie znać, czy takie odcinki Wam się podobają. Tak jest. No i oczywiście zapraszamy Was, zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w konkursie, bo do wygrania jest ta paleta, a już wiemy, że jest świetna. No i ten konkurs dziś tutaj jest zakamuflowany w trakcie filmu, więc... Bądźcie czujni. Otóż to. Wszystkie informacje potrzebne będą w opisie. Tam też są informacje na temat moich paznokci, czy chociażby biżuterii. Gosia, masz jakąś biżuterię? Masz. Ja mam Tousa. Zawsze wszyscy się pytają, więc od razu powiem, bo może ty nie będziesz wiedziała, a później jak będziesz pisała, więc mówię, że to jest Tous. Dobra. To tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał, prosimy o zostawienie kciuka do góry. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Pa, pa!